Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wszyscy już chyba się zorientowali, kto głosuje na demokratów. Na demokratów głosują przede wszystkim komuniści, homoseksualiści, nielegalni emigranci, wściekłe feministki. No i można iść w tym w kierunku, no to wszystko jest po tej stronie lewacko-socjalistyczno-komunistyczno-marksistowsko-leninowsko-maoistowska. No a teraz Biden zdecydował, że dobrze by było, żeby głosowali, żeby była następna grupa, która będzie głosowała na komunistów, demokratów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowane. No jaka jest następna grupa, którą Biden zdecydował, że powinna zwrócić uwagę, na kogo głosować? No grupą tą są narkomani. Teraz Biden powiedział, że 6,5 tysiąca ludzi będzie zwolniona z więzień za to, że byli wsadzeni za posiadanie marihuany. No, od razu widać, że to jest jedno wielkie oszukaństwo. Później Biały Dom wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie ma w więzieniach federalnych nikogo, kto by siedział za posiadanie marihuany. Także, że baran oszukuje. Barany słuchają, ale będzie dużo głosowało. Trzeba pamiętać, że marihuana jako sama w sobie, no to jest taka furtka, to jest furtka do mocniejszych narkotyków. To marihuana dzisiejsza to jest kompletnie inna niż to, co było za hipisów 40-50 lat temu, kiedy zioło było palone, to te procenty były dosyć nikłe, to było nielegalne, to było strasznie drogie, to było egzotyczne, ale nikt nie palił 2-3 razy dziennie, 3-4 razy mocniejszego zioła. Tak, także ta trawka sprzed tylu lat, no to kompletnie nie ma nic wspólnego. To tak jakby powiedzieć, że alkohol i alkohol, że jeżeli ktoś sobie wypije piwko raz na tydzień, no to w zasadzie to jest to samo, co ktoś, kto walnie 2 czy 3 setki dzień w dzień. No i to się mniej więcej dzieje, no ale te barany wychodzą i mówią, że ludzie będą zwolnieni, bo jest duży problem, jest duża różnica, bo na poziomie federalnym marihuana jest nielegalna. Jeżeli ktoś chce iść, składa o pracę na przykład w rządzie federalnym na poziomie Waszyngtonu, no to jeżeli jest sprawdzony krew jest sprawdzona, czy tam moc jest sprawdzony na zawartość marihuany, no to nie jest przyjmowany do pracy. Nie jest przyjmowany do pracy, no bo w zasadzie to jest kierowcy nie mogą słusznie zresztą, kierowcy nie mogą, nauczyciele nie mogą nawet na poziomie tam stanowym. No ale to jest właśnie ta różnica, że stany same w sobie, no bo stany w konstytucji nie ma nic na temat używek, czyli jeżeli czegoś nie ma w konstytucji, to znaczy, że czyli stany mogą decydować. No i większość stanów 20 lat temu zaczęło się od tej bajki, że to będzie lecznicza marihuana, no a później to przeszło, już jest użytkowa w Nowym Jorku, no to dają zezwolenia na sprzedawanie marihuany byłym bandziorom, właśnie byłym kryminalistom, byłym narkomanom, że jako zadośćuczynienie, jako reparację. Także dlaczego to rząd robi, dlaczego to stan robi? No bo oni robią kasę. Oni od razu podatkują, ta marihuana jest legalna, jest coraz więcej użytkowania. Jest to po prostu zmonopolizowane przez stan. I tak jak kiedyś ktoś gdzieś jakoś produkował to zioło w krzakach, czy tam na działce, no i sprzedawał za wartość piwa, czy dwóch piw jednego papierosa i ktoś zapalił tam raz na miesiąc, czy raz na dwa, no to teraz stan chce sprzedawać paczki. W Ameryce zrobili nikotynę nielegalną, a marihuanę zrobili kompletnie nielegalną.
marihuanę zrobili kompletnie legalną, no ale produkt uboczny i przewidywalny, no to ileś jest ilość wypadków. We wszystkich tych stanach, które zezwalają na legalizację marihuany, największym takim przykładem, no to było Colorado. W Colorado tam są ilość ludzi, którzy trafia do szpitali, jest nieproporcjonalnie większa niż to, co było przed zalegalizowaniem. No ale Biden właśnie opowiada te bajki, że 6,5 tysiąca ludzi siedzi niewinnie, no to taki strach na wróble jest po prostu. To jest strach na wróble, takie bajery, rowery, oszukiwanie. Jest nieuczciwe. Jest nieuczciwe, dlatego że w sumie nawet jeżeli były jakieś tam ludzie siedzieli za posiadanie, no bo on chce zlikwidować za posiadanie. No i to zawsze było posiadanie, zawsze była jakaś dystrybucja, zawsze był jakiś tam handel mniejszy czy większy, były jakieś tam posiadanie broni nielegalnie, jakieś bicie się z policjantami. No i bardzo często jak to szło do sądu, czy nawet nie szło do sądu, no to prokurator się dogadywał z prawnikami tymi publicznymi opłacanymi przez podatnika, no i wszystko to było regulowane tam do jakiegoś tam zwykłego posiadania. Już te wszystkie inne oskarżenia były eliminowane. No i właśnie to wszystko wyjdzie na jaw. To wszystko wyjdzie na jaw, no bo te wyroki skazujące i te wyroki czy całe te wszystkie sprawy, no to pokażą, że to jest jeden wielki wrak sprawiedliwości państwowej, no bo tam nie ma nikogo, kto siedzi za posiadanie. I to jest właśnie to jedno wielkie oszukaństwo. No to już od lat, w 2005 roku, no już się zaczynało. To ludzie widzieli, że po prostu nadchodzi to, że jest więcej tych przestępstw czy przekroczeń złamania prawa. Jeżeli Biden mówi, że Ameryka czy rząd federalny przereagowywał, czy za dużo reagował na to używanie, no to marihuana, no to zawsze była jakimś tam przyczynkiem do sytuacji kryminalnych, tak. Biden jako prezydent nie powinien usprawiedliwiać czegoś takiego. No marihuana sama w sobie, no to nie jest słaba, lekka i nieszkodliwa, tak jak większość tych zwolenników tłumaczy. No i problem jest taki, że dużo ludzi, którzy ma jakieś tam ciężkie czasy czy ciężkie okresy w swoim życiu, zamiast je przeżywać, po prostu brać jakoś to wszystko na klatę, no to sięgają po używki. No i kiedy sięgają po używki, no to zatracają bardzo często jakąś tą swoją tożsamość, zatracają to związanie z ludźmi naokoło, z przyjaciółmi, z sąsiadami, z rodziną, z rodzicami, z rodzeństwem i jakoś się oddalają, no i wyciszają to wszystko tą sztucznie marihuaną, no i później skłonności do samookaleczenia, czy zrobienia krzywdy sobie, czy innym, no to się zwiększają. Marihuana nie przygotowywuje ludzi do twardego życia. Życie ogólnie rzecz biorąc jest dosyć twarde i te sztuczne używki, które samemu się tam bierze. No tak jak i alkohol. Alkohol również nie pomaga w żadnym rozwiązaniu, jest najgorszym rozwiązaniem. Tak jak i marihuana. No tyle tylko, że komuniści lewacy wprowadzili w ramach kontrolowania społeczeństwa. Pozamykali sklepy z nikotyną. No sklepy z alkoholem są, a
a dołożyli do tego sklepy z marihuaną. No, część zwolenników marihuany, no to mówi, że jaka jest różnica między alkoholem a marihuaną. No, marihuana, no to jest w sumie bardzo często niewidoczna. Ludzie po prostu są tacy omamieni. Po alkoholu to od razu widać, czy ktoś jest po dwóch piwach, czy po dwóch setkach. Przy marihuanie, no to trudno to tak, to nie jest tak łatwo zauważyć. No i z tym większym z tymi większymi procentami zawartości tej THC, czyli cała ta chemikalia, która daje tego kopa, i większa ilość spalanych, no to powoduje to, że ludzie zaczynają brać opium. No teraz w Ameryce ogólnie rzecz biorąc, no to jest epidemia opium. To tak jak w Chinach była epidemia opium w sumie za Anglików, no bo Anglicy wiedzieli, że Chińczycy lubili bardzo narkotyki, no to oni zrobili taki trójkąt. Było dużo srebra w Chinach, no to wywozili srebro do Afganistanu. W Afganistanie kupowali opium, przywozili to do Chin, no a wszystko to, co zostawało ekstra srebro, no to wywozili do Anglii. Także to był wielki handel srebra i opium, Afganistan i Chiny. No, jak komuniści przyszli do władzy, pierwsze co zrobili, no to w zasadzie powywieszali połowę narkomanów, drugą połowę powsadzali do więzień. No i do tej pory w Singapurze, no to tam można dostać parę kijów z bambusa za przywiezienie tam paru paczuszek marihuany, no to jest prawie, że kara więzienia. No u ruskich ta lesbijka, czy transwestytka, czy transwestyta 2,10 m siedzi w więzieniu w Rosji, no to też minimalizują to wszystko, no ale to nie pomaga. Społeczeństwu to zdecydowanie nie pomaga. Wszystkie badania, które patrzą się na używanie marihuany, no wskazują na to, że jest antyspołeczne zachowanie. To już jest dobrze udokumentowane. To są liczby na to, to są prace naukowe, to są prace na doktoraty. No i są bardzo agresywni. Bardzo dużo zwiększa to agresywność. No oczywiście każdy tam ten użytkownik napisze pod spodem, że on pali i jemu się tam nic nie dzieje. No ale jak że pali 5, 10 czy 20 lat, no ale później, jeżeli się tak popatrzy, co robi w swoim życiu, co zrobił w swoim życiu, co osiągnął w swoim życiu, gdzie pracuje, ile zarabia, jak stworzył swoje życie rodzinne, czy społeczne, czy ogólne, no to zawsze widać, że każdy użytkownik marihuany mógłby osiągnąć sporo więcej, niż w sumie osiągnął względem rówieśników, którzy nie palili. No Biden bardzo źle to zrobił, no bo tak, prawica no to wie, dlaczego to zrobił, bo wybory są 8 listopada, w drugi wtorek listopada, czyli za niecały miesiąc. Także wszyscy się śmieją. Komuniści się cieszą, no bo będzie następna grupa, która pobiegnie głosować. No ale ten ogólnie prawda jest taka, że to są bajki, mity i legendy, że będzie wypuszczał niewinnych ludzi, którzy zapalili sobie jednego skręta i
raptem go zaaresztowali. Kiedy Biden był w Senacie, no on w polityce jest ponad 50 lat. On został wybrany do kongresu, kiedy miał tam 30 parę lat. No i kiedy miał 30 parę lat, no to on przyszedł i do 64-latka mówił, że ty staruchu, to już spieprzaj z polityki, idź łowić rybki, niech młodzi przyjdą. To był cały jego slogan wyborczy. Młodzi teraz. No a teraz Biden wychodzi, głupoty opowiada, nie umie przeczytać z telewizorka, co mu tam napisali. Czasami zacznie samemu coś mówić, no to od razu wszyscy wiedzą, że sam mówi. Czasami w słuchawce mu każą mówić, no to mówi. No ale to taka łachudra. No, 50 lat temu poszedł do polityki, mówił, że z staruchów na śmietnik, a teraz jest po prostu jedną wielką laleczką. No ale kiedy był senatorem, kiedy Partia Demokratów była jeszcze partią normalnych ludzi, czy w miarę normalnych ludzi, no to on był ostro. On był ostro przeciwko narkotykom, on był ostro przeciwko temu, żeby redukować kary. Był za wsadzaniem, był za tym, że to jakoś tam pracuje. No a teraz jest za tym, on tylko szuka nowych głosów. On tylko szuka nowych głosów, no i dopóki znajduje jakąś nową grupkę, no to komuniści zawsze mają, dzielą społeczeństwo na te malutkie grupki i te grupki, które są najbardziej wściekłe i bardzo im pasuje to, co grupa lewacka robi, no to głosują, bo to dla nich jest najważniejszą sprawą. No i tak komuniści wygrywają i później w sumie męczą całą drugą połowę, mniejszą połowę, można powiedzieć, tak humorystycznie, no ale męczą, no i również nie poprawiają życia tej swojej połowie, no ale są przy żłobie, bo dla komunistów najważniejsze to jest to, żeby być przy żłobie. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. Głosujcie na normalnych. Widzicie, co się dzieje. No, ci nienormalni teraz sięgają po lumpen proletariat, sięgają po ludzi, którzy w zasadzie społecznie niech żyją tak, jak chcą żyć, no ale jednak to społeczeństwu nie pomaga. Dlatego, że prędzej czy później koszt medyczny, koszt społeczny jest straszny dla tych, którzy wpadają w te szpony narkotyków. Wpadają. Wielu nie jest się w stanie wyciągnąć z tego. Część rezygnuje, bo rozumie, no ale to jest bardzo, bardzo niebezpieczne dla nich i dla całego społeczeństwa. Także głosujcie dla normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, co głosowali na Muhammada Baracka Obamę, co głosowali na Clintona. No widzicie, do czego doprowadziliście. Doprowadziliście do tego, że ta wasza partia daje wam bandziorów za kolegów partyjnych. To jest to, z kim wylądowaliście. Z transwestytami, z homoseksualistami, ze wściekłymi feministkami. No wszystkie te grupki, które składają się do 53%, no to są wybierane. No i wy jesteście, powiedzmy, jeszcze w tych 25%, no bo mam nadzieję, że połowa demokratów jest w miarę normalna. Także połowa Ameryki to są lewacy, połowa to są konserwatyści. No i mam nadzieję, że z tej waszej połowy jesteście w tej połowie tych normalnych demokratów. Także jeżeli jesteście normalnymi demokratami, po prostu nie głosujcie teraz 8 listopada, albo najlepiej przepiszcie się
do partii republikańskiej. Jeszcze jest możliwość, żebyście się zadeklarowali jako niezależni, no i wtedy macie prawo głosować na republikanów. Zdrowia dla normalnych.